Witam państwa. Michał Bugno ten program nazywa się Sektor Gości. A moim rozmówcą jest dzisiaj wybitny kładowiec, zwycięzca rajdu Dakar, Rafał Sonik. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Co dla pana jest najważniejszą częścią rajdu Dakar? W jakich kategoriach pan podchodzi do tych startów w rajdzie Dakar, do tego przemierzania bezdroży pustyni, gór Ameryki Południowej? Od lat zauważyłem, że Dakar jest takim skondensowanym życiem. Dwa, trzy tygodnie, licząc ostatnie dni przygotowań i pierwsze dni po mecie, przeżywamy euforię, rozczarowania, nadzieje. Czasem te nadzieje się spełniają, a czasem są zupełnie zawiedzione. To tak, jakby wyobrazić sobie, że nasze codzienne życie jest takie rozciągnięte w czasie, a później jedziemy na niecałe trzy tygodnie na Dakar i to wszystko, co przeżywamy przez rok, kondensuje się później w ciągu tego czasu na Dakarze. Dakar to życie, i to bardzo pięknie przeżyte. Mówił Pan o tych euforiach, które się pojawiają na Dakarze i ta euforia była na pewno największa na mecie ostatniego Dakaru. Wjechał Pan na nią jako, jako zwycięzca tego rajdu. Pan został pierwszym Polakiem, który, który odniósł zwycięstwo w Dakarze. Dlaczego właśnie Pan? Jakie wartości sprawiły, że to właśnie Panu udało się zostać tym pierwszym polskim zwycięzcą rajdu Dakar? Kiedy pojechałem na Dakar 2009 okazało się, że ten rajd jest jakby skrojony dla mnie, bo po pierwsze bardzo dobrze się czuję w długim dystansie, po drugie im trudniej, tym dla mnie lepiej. Wręcz y, łatwe odcinki, czy łatwiejsze spośród tych trudnych, y, nie mobilizują mnie i nie są dla mnie jakimś y, wielkim wyzwaniem. Najbardziej lubię te, które są najdłuższe, najgorętsze, najtrudniejsze terenowo i nawigacyjnie. Okazało się, że to skondensowane życie to jest jakiś y, świat, w którym się dobrze odnajduję. A później uczyłem się już rok po roku, i mimo tego, że w 2011 miałem ciężki wypadek. Prognozowano, że nie wrócę, a już na pewno nie wrócę szybko do rajdów, później jeszcze różne historie takie przeszkadzające się pojawiły, wiedziałem, że będę starał się na ten szczyt wdrapać i, i wiedziałem, że każda kolejna przeciwność, która tam się zdarzy, nawet jakby była naprawdę niesamowicie. Yy, przygnębiająca czy obciążająca, że yy, jeżeli dam sobie trochę więcej czasu, to ta energia we mnie się znowu zgromadzi i będę walczył aż do zwycięstwa. No właśnie, bo na ten szczyt Dakaru pan wdrapywał się przez 7 lat od tego 2009 roku do momentu, w którym odniósł pan zwycięstwo. Minęło, yy, minęło 7 lat, startował pan w 7 edycjach. Czy po tym zwycięstwie, po tym zdobyciu tego Dakarowego szczytu, w jakiś sposób pana życie się yy, zmieniło? Moje życie zmieniało się z każdym kolejnym Dakarem, bo po pierwsze coraz więcej miałem pokory, jakby to e, na przykład przeliczyć na milimetry, to mój nos był o te parę milimetrów co roku niżej. Już wiedziałem, że zadzieranie nosa to jest e, zła życiowa postawa i do sukcesów najprawdopodobniej nie doprowadzi, ale też z drugiej strony każdy kolejny Dakar uczył mnie, dokładał mi tej porcji determinacji, nie mówiąc już o doświadczeniu. Więc e, Historia, jak patrzeć na nią do tyłu, udaje, wydaje mi się wręcz wymarzona, idealna, nie potrafiłbym sobie wymyślić lepszej. A odczuł Pan duży wzrost zainteresowania panem, pana startami, ogólnie jazdą na Kładach, po tym, po tym zwycięstwie z poprzedniej edycji? Są różne wskaźniki czy jakieś parametry, żeby to mierzyć. Ja nie lubię się opierać na palcu i wietrze. Raczej jestem skonstruowany algorytmicznie. Mój mózg pracuje bardziej algorytmicznie i. Jest taki wskaźnik wartości mediowej. On bardzo dobrze reprezentuje nie tyle kwotę, bo to jest odrębna kwestia, ile parametr. I właśnie tym, ten parametr jest najciekawszy, mianowicie między drugim miejscem w Dakarze w 2014 roku, a pierwszym w Dakarze w 2015 roku skok jest, proszę zgadnąć, dwudziestokrotny. Więc sukces pod tym względem zupełnie niesamowity i bardzo adekwatne pytanie zadał. Czy taką kwestię wywołał dosłownie tuż po mecie ostatniego Dakaru pan prezydent ówczesny? Mianowicie powiedział, panie Rafale, wygrać to jedno, ale teraz, jak skoro pan wygrał, to niech pan dobrze się zastanowi, co pan z tym zwycięstwem zrobi. Jak zrobić z niego coś dobrego? To było jego pytanie. No i starałem się przez ten rok, Szukać tej odpowiedzi, właśnie co zrobić dobrego ze zwycięstwem w Dakarze 2015, jak przekuć go, jak go przełożyć na taką bardziej zbiorową, publiczną świadomość, że jesteśmy po prostu obdarzeni genem dzielności. Ten gen dzielności na pewno jest bardzo potrzebny, żeby w ogóle wystartować w Dakarze, nie mówiąc już o tym, żeby go ukończyć, a już zupełnie nie wspominając o tym, żeby go ukończyć i jeszcze na pierwszym miejscu okazać się najlepszym w tej międzynarodowej rywalizacji. Krzysztof Kołowczyk, który był tutaj naszym gościem w tym programie, mówił, że on po swoim pierwszym Dakarze miał taki moment, w którym czuł się całkowicie wyczerpany i psychicznie, i fizycznie. Był kompletnie zdołowany. Mówił, że miał już wszystkiego dość. Przyznał się nawet do tego, że płakał jak dziecko, bo nie miał już siły. Czy pan. Po swoim pierwszym Dakarze, może po drugim, również miał takie, takie chwile słabości, chwile trudności, w których wydawało się, że ten Dakar jednak w jakimś stopniu pana przerasta, w którym trzeba było dać z siebie wszystko. Kolejne Dakary nie tylko mnie wiele nauczyły, ale przede wszystkim mnie bardzo zahartowały. W, trzecim, w pierwszym Dakarze zająłem trzecie miejsce ku swojemu ogromnemu zdumieniu, i choć byłem absolutnie wyczerpany fizycznie, to jednak ta psychiczna. Yy, dawka adrenaliny i takiej energii pozytywnej, którą dostałem, przezwyciężała każdy ból. Ja już od połowy tego pierwszego rajdu miałem tak niesamowity ból w plecach, bo jechałem wtedy z plecakiem, w którym miałem część narzędzi, telefony, yy, picie na cały dzień. Ten plecak był ciężki, jakoś źle się układał mi na plecach, i bolała mnie, bolały mnie plecy strasznie. Rzeczywiście cierpiałem, pomijając oczywiście inne dolegliwości. Więc Dakar był dla mnie cierpieniem fizycznym ten pierwszy, ale jednocześnie euforią dzięki wynikowi, który osiągnąłem. Przełamałem jakąś chyba największą wtedy barierę w swoim życiu, czyli świadomość tego, że mogę dokonać znacznie większego wyczynu niż mi się kiedykolwiek wcześniej mogłoby śnić. Natomiast największym wyzwaniem okazały się kolejne trzy Dakary: Dakar 2010, 2011 i 2012. Nie chcę się rozwlekać, ale tak najkrócej mówiąc, w Dakarze 2010 byłem pewien, że jadę walczyć o zwycięstwo. Tymczasem okazało się, że różne sytuacje, które nie całkiem były sportowe, spowodowały to, że pierwszego dnia wygrałem, a drugiego dnia jechałem jako ostatni. I przez następne 12 dni Musiałem się przebijać z ostatniej pozycji gdzieś do którejś, o którą walczyłem. Nie, nie miałem pojęcia, czym się to skończy. Przez 12 dni o, z ostatniego miejsca udało mi się dotrzeć na piąte, a otarłem się ostatniego dnia o trzecie. To był znowu sukces, ale i rozczarowanie w jednym. W 2011 roku jechałem już walczyć o zwycięstwo, ale. Pod koniec pierwszego odcinka specjalnego, dosłownie 14 kilometrów przed metą, uległem wypadkowi w okolicznościach, których nigdy w życiu wcześniej mi się nie zdarzyły. To było ileś różnych drobnych okoliczności, z 10 pewnie, które się złożyły na to, że już pierwszego dnia byłem jednym z pierwszych przegranych, a nie kandydatem do późniejszego zwycięstwa. Wtedy postanowiłem jechać, mimo że byłem połamany, ale okoliczności mi na to pozwoliły, jechać. Ze swoim serwisem do końca rajdu, po to, żeby nauczyć się rajdu od strony serwisu, od strony asystans. No ale oczywiście zawód był ogromny, prawda? Rozczarowanie kolosalne. I w 2012 roku już zadbałem o wszystkie szczegóły, przygotowałem wszystko jak, jak trzeba. I proszę sobie wyobrazić, że w dniu, w którym y, mieliśmy badania techniczne, ktoś napisał list do komisji technicznej, która odbierała nasze pojazdy, że jego zdaniem. Te nasze cztery pojazdy trzech polaków i jednego czecha nie odpowiadają regulaminowi list nie był podpisany był to jak z dawnych mrocznych czasów pamiętamy anonim ale najwyraźniej ktoś kto go napisał był na tyle ważny, że komisja techniczna a mieliśmy naprawdę oczy jak 20 złotówki w Mar del Plata powiedziała nasze kłady cztery nie odpowiadają przepisom głucha na jakiekolwiek argumenty i w związku z tym możecie jechać Dakar ale poza klasyfikacją dla mnie to był absolutny cios w plecy. Czterech zawodników wykluczonych z oficjalnej klasyfikacji, i trzej czy z nich nie dojechali w ogóle do mety. Ja jechałem do końca, zdobyłem wtedy czwarte miejsce, ale oczywiście nie byłem ujawniony w klasyfikacji, zgodnie z tym, co na początku postanowili sędziowie, ale się nie poddałem i przez praktycznie cały rajd po nocach pracowałem z moimi prawnikami, ponieważ procedura. Nakazuje złożyć kompletną dokumentację w przypadku y, protestów wobec decyzji sędziów we francuskim sądzie sportowym w ciągu pięciu dni od tego postanowienia sędziów. Czyli przez pierwszy tydzień Dakaru w, no, w dzień jechałem, a w nocy pracowałem nad dokumentami, mhm. ponieważ wiedziałem, że sędziowie się mylą, że nie mają racji, że zrobili coś bardzo niedobrego w sporcie. Na szczęście koniec końców okazało się, że było warto po pojechać poza tą, tą klasyfikację. Po półtorej roku. Uzyskałem wyrok Najwyższego Trybunału Sportowego w Lozannie, który uchylił wszystkie wcześniejsze orzeczenia Francuskiej Federacji i Międzynarodowej Federacji, która oczywiście miała powód do tego, żeby nazwijmy to usankcjonować tę moim zdaniem niesłuszną decyzję sędziów. Wszystkich nas przywrócono do klasyfikacji, ale tylko ja dojechałem. Więc ta droga na szczyt była po drodze bardzo, była, była naprawdę bardzo wyboista, ale w końcu się opłaciło, w końcu Mogłem powiedzieć, że obietnice, które składałem sobie, że z roku na rok będę coraz lepszy, że będę coraz twardszy, że będę coraz bardziej zdyscyplinowany, że one dały rezultat. Myślę, że jeśli ktokolwiek pyta, co było, co, jakie uczucie towarzyszyło mi na mecie ostatniego Dakaru, to była to przede wszystkim satysfakcja, że Polak dał radę.